Zdrowia. Amerykański totalny bolszewizm. To jest to, co nadchodzi do Ameryki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No teraz były spotkania tych wszystkich potencjalnych prezydentów i prezydentek w 2020 roku. No i kwestia jest taka, czy jest ktokolwiek z demokratów demokratą. Okazuje się, że wśród demokratów nie ma demokratów, są sami komuniści i sami socjaliści. Partia Kennedy'ego z lat 60., 70., no to już nie jest ta partia. Na dzień dzisiejszy to jest po prostu czysty socjalizm. To znaczy ten utopijny socjalizm, bo my kojarzymy socjalizm praktyczny, a oni ciągle wierzą w socjalizm teoretyczny. Każdego według jego możliwości, każdemu według ich potrzeb. Oni ciągle czytają te Marksa, te kapitały, te wszystkie bzdury, te wszystkie utopie. Ta nienawiść do wolnego rynku, do kapitalizmu jest po prostu nieprawdopodobna. Jest coś takiego w Ameryce jak partia socjalistów demokratów, czyli kompletnie idiotyzm. Jak demokratycznie może być socjalizm? No ale tak się nazywają. W Europie też jest dużo różnych partii socjalistyczno-demokratycznych. Tyle tylko, że socjalizm zawsze się kończy jedną partią. Jeżeli się kończy jedną partią, no to jak to jest możliwe, żeby była demokracja, jeżeli nie ma opozycji? Także to z założenia już jest i kretynizm. No i ten 70-paroletni Bernie Sanders Piasecki, Żyd amerykański, który ma ładnych parę domów i jest milionerem. Jego brat jest żydowskim politykiem w Anglii dla odmiany. On zadał takie pytanie, bo jedną z tych kontrowersyjnych spraw to jest emigracja. No oczywiście Ameryka to jest jeden wielki kraj emigracji, tylko że do tej pory to ta emigracja do lat 60. no to była tak w miarę kontrolowana. Tam patrzyli, czy ktoś jest zdrowy, czy nie ma gruźlicy, czy ma jakieś wykształcenie, czy ma jakieś możliwości, czy będzie pracował, czy jest w stanie się utrzymać. W 68 roku właśnie Kennedy wprowadził to, że zmienili prawa emigracyjne, bo doszli do wniosku, że za dużo białych Europejczyków trafia do Ameryki, a za mało trafia czarnych, żółtych, brązowych i czerwonych, można powiedzieć, w sensie koloru skóry. Także żółci zaczęli przyjeżdżać, brązowi zaczęli przyjeżdżać, czarni zaczęli przyjeżdżać i czerwoni zaczęli przyjeżdżać. No i teraz jest taka kwestia, że no były wszelakiego rodzaju, no i podobnie jest też odnowiona ta loteria, była zawieszona przez jakiś czas. Przyjeżdżali ludzie na wizy pracownicze, przyjeżdżali w najróżniejszych możliwych legalnych systemie. No jednak ludzie przechodzą przez tą maszynkę emigracyjną, tam im zbierają odciski palców, fotografie i tak dalej. Ludzie czekają miesiąc, rok, ileś tam czasu. No jest ten legalny przypływ. A problemem jest nielegalny przypływ, no bo w czasie nielegalnego przyjazdu, no to spory procent jednak jest i bandziorów, i kryminalistów, i narkotyki są przewożone. No ale przede wszystkim największy problem jest taki, że ludzie, którzy przyjeżdżają, bardzo często po prostu nic sobą nie reprezentują, nic nie przynoszą, no i 60% tych ludzi trafia na zasiłki. Na tych zasiłkach oni żyją dosyć biednie, no ale to i tak jest dwa razy lepiej niż w ich dawnym, poprzednim kraju. Nie płacą podatków, także że w zasadzie są dużym ciężarem dla reszty społeczeństwa. No ale właśnie to jest ta grupa, którą socjaliści w Ameryce teraz no, liczą na nich, bo kiedyś to było tak, że demokraci to była partia ludzi pracujących, to była praca, partia ludzi, ludu pracującego miast i wsi. No a teraz już chrześcijanie są po prostu wykopani przez socjalistów, demokratów. Partia robotnicza
ci robotnicy są po prostu wykopani przez demokratów. I oni patrzą właśnie na tych emigrantów. No i ci emigranci z Ameryki Południowej, no to oni są nasyceni również tym takim jakimś utopijnym socjalizmem. I Sanders właśnie wspomniał, mówi, my rozmawiamy na ten temat, ale nikt się nie pyta, dlaczego ludzie są w stanie iść 2000 mil. No i odpowiedź jest bardzo prosta. W Gwatemali na przykład, w Gwatemali czy w Salwadorze, no tam wprowadzali socjalizm. Tam jest właśnie chęć czy pożądanie do tego sprawiedliwości, szukanie sprawiedliwości społecznej, tak jak w tej bogatej Ameryce, no to bardzo często jest prowadzone przez dzieci bardzo, bardzo bogatych rodziców. Bardzo często ci aktywiści sprawiedliwości społecznej, no to są dzieci nauczycieli, czyli budżetówka, profesorów, czyli budżetówka. I to są ludzie, którzy nie pracują fizycznie, oni pracują na koszt podatnika. Sprawiedliwość społeczna bardzo często to właśnie jest pokazywana przez urzędników państwowych, przez pracowników policji, wojska i tak dalej, no bo oni w zasadzie są płaceni z podatku i oni żyją na koszt tych wszystkich, którzy płacą podatki, a ci tylko pilnują. Także te 10 czy 15% ludzi w tej budżetówce, no to zawsze lubi, żeby wszyscy inni na nich płacili. No i Sanders się zapytał, dlaczego oni idą 2000 mil. No problem jest taki, że we wszystkich tych krajach, no to nie ma praktycznie, można powiedzieć, nikt nie przestrzega prawa, nikt nie przestrzega sprawiedliwości, nikt nie ma szacunku do własności prywatnej, nie ma żadnego wolnego rynku. Tam ludzie nie są w stanie robić biznesów, tam wszystko jest, w tym trójkącie Salwador, Gwatemala i Honduras. Oni w zasadzie wykończyli i będą wykańczać społeczeństwo jako takie. No i to społeczeństwo w zasadzie ani nie ma sprawiedliwości, ani nie ma społeczeństwa jakiegoś dobrego. No i to się kończy tym, że oni po prostu biorą nogi za pas i idą do tej Ameryki, do tej znienawidzonej Ameryki, którą komuniści amerykańscy chcą po prostu ten kapitalizm zniszczyć. Oni widzą w Ameryce, że jednak jest jakaś taka wolność, że jest ta możliwość przesunięcia się klasowego. No bo w tych wszystkich południowych, w Ameryce Łacińskiej i Południowej, ta przeskoczenie tej klasy, w której się urodziło, no to w zasadzie jest niemożliwe. No i cokolwiek w tych krajach ktoś chce robić, otwierać jakieś kopalnie, no to od razu tam bandy jakieś zaczynają się, szantażują, zamykają. Aktywiści blokują drogi, żeby ten rząd jakoś steroryzować. Napadają na farmy, kradną prąd na potęgę, podłączają się. No nie ma żadnego prawa w tym wszystkim. No i w zasadzie te obietnice lepszego życia i tej utopii, no to znajdują jakiś podatny grunt. Bardzo dużo tych utopistów, ideologów europejskich czy amerykańskich, no to właśnie tam bawiło się w te zamki z piasku, Kuba powiedzmy, Nicaragua, Kolumbia, no to wszystko, Wenezuela, no to są wszystko upadłe kraje, które teoretycznie, normalnie to powinny jakoś działać, a to wszystkie te bananowe republiki, to one się kończą tym, że jest rząd kolesi, że partie są po prostu skorumpowane, no i jest jeden wielki bałagan, no i całe te społeczeństwo cierpi. Tak samo w sumie w Polsce, no to też jest republika bananowa. Jaruzelski zrobił stan wojenny, w Bambuko zrobił opozycję, pozwolił im głosować na siebie samego.
Kiszczak zrobił ustawkę, wszystko wykupili, wszystko zniszczyli. No i też korupcja jest. Teraz cygan w ramach seryjnego samobójcy zginął, bo powiedział, że całe te burdele, co tam prowadził, to różni byli ludzie włączeni. Także, że ta Ameryka Południowa nie dużo się różni od Polski w zasadzie, od tej ustawki w Magdalence. No i w tej Gwatemali, do Gwatemali chce jechać Pelosi. Pelosi, no to ona jest tą przewodniczącą Izby Reprezentantów Demokratów, no i ona ma pojechać i zobaczyć, co tam się dzieje. No problem jest taki, że 11 sierpnia będą właśnie wybory w tej Gwatemali. No i w tej Gwatemali jest taki centralno-prawicowy biznesmen. Znaczy, ona chce się pospotykać z organizacjami społecznymi, z biznesmenami i najróżniejsze inne sektory, ale nie powiedzieli kiedy. 11 właśnie sierpnia, jak wspomniałem, mają być te wybory. No i to jest poważna sprawa. To wszędzie jest poważna sprawa wybory. Jest centralno-prawicowa Vamos Party i kandydatem jest Alejandro Glamate. I jeżeli powiedzmy wyborcy w dużych miastach nie pójdą głosować, no to centralna prawica po prostu padnie. A Torres, no to ona jest socjalistka, demokratka, jak zwykle. Torres, no to też ona była żoną prezydenta, a później się rozwiodła sztucznie z prezydentem, żeby mieć możliwość startowania, no bo są takie przepisy, że w zasadzie żona nie może przyjmować, nie może kontynuować prezydentury po mężu. No. I tam sąd powiedział, że w zasadzie ona też cwaniakowała i tam były jakieś ona robiła zastrzeżenia, że ma prawo. No w 2015 roku startowała, ale też się jej nic nie udało. No i ona jest totalną lewaczką, ona jest populistką, ona po prostu obiecuje wszystko, co może. Obiecuje rzeczy, no pieniądze, szczególnie obiecuje pieniądze dla dzieci i dla starszych. No i to jest te wszystkie pieniądze rozdawanie, no to jest lewacka metoda na to, żeby po prostu mieć głosy, no ale zniszczyć można kraj. Glamatelli, to on jest no niby konserwatystą, on niby jest konserwatystą, ale jeszcze większą konserwatystką jest córka Zuri Rios, to ona córka dla odmiany generała, który wprowadził stan wojenny w 1982 roku i ona jest dosyć popularną w polityce i startowała w 2015 roku. No ale to widać jak samo jak Jaruzelska też się wciąga w politykę, także że pewne rodziny, pewne geny czy pewne zachowania po prostu są wyciągane. Ten szary lud nie głosuje, a pewni ludzie to pokolenie po pokoleniu po prostu ciągle. I to jest jeden wielki żal, że po prostu ludzie nie wciągają się z tej desperacji, z tego no odpuszczają sobie politykę. Ludzie sobie odpuszczają politykę i później inni ludzie wybierają polityków. Obydwie partie, te prawicowo-centralna i lewacka, to oni się sprzeciwiają właśnie temu, co Trump, bo Trump uzgadniał z prezydentem Jimmy Morales, podpisał układ taki, że w zasadzie uchodźcy z Salwadoru i z Hondurasu, jeżeli będą starali się dojść do Ameryki, no to mają składać papiery właśnie w Gwatemali. No i obydwie kandydaci do wyborów w Gwatemali właśnie sprzeciwiają się z tym. No i Pelosi prawdopodobnie pojechała zachęcać jednak do jeszcze większej nielegalnej emigracji do Ameryki, no bo to wzbudza
duże emocje. Tam jak są te zdjęcia na tych CNN-ach, amerykańskich TVN-ach i tak dalej, no to ludziom płacze serce, kiedy widzą te ciągle te pokazywane matki i te zasmarkane dzieci. I jeszcze jeżeli jakieś dzieci nieszczęśliwie umrą, no bo były chore, zanim opuściły swój kraj, a były jeszcze bardziej chore po tym, po przejściu 2000 mil, no to przepraszam, no to wszystko chwyta za serce i ludzie po prostu jeszcze bardziej się są za tym, żeby ta emigracja następowała. No ale te wszystkie kraje, z których tych ludzie wychodzą, no to tam jest bida z nędzą i będzie jeszcze bida z nędzą. Z Gwatemali wygonili przepraszam, organizację właśnie stworzoną przy Organizacja Narodów Zjednoczonych, no to takie komisja, międzynarodowa komisja przeciwko niesprawiedliwości sądowej. No i okazuje się, że w zasadzie no to lewactwo wykorzystało ten ONZ do tego, żeby manipulować właśnie kto, gdzie i jak był wybierany. No i po 10 latach ich wygonili. Prokurator generalny Thelma Aldana była w zasadzie oskarżona o korupcję i o najdziwniejsze układy jakieś finansowe. No i zamiast zostać, poczekać na rozprawę, no to po prostu uciekła i nie czekała. Także lewactwo na całym świecie jest takie same. Lewactwo takie same. Konserwatyści po prostu muszą zacząć walczyć. Także jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie, jeżeli głosujesz w Ameryce, nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na te badziewie socjalistyczne, bo wyjechałeś z kraju, który po prostu zrujnował Polskę, doprowadził do tego, że my wyjechaliśmy parę tysięcy mil, tyle tylko, że no, w tym wypadku większość ludzi jakoś tam zalegalizowała te swoje pobyty, stara się płacić podatki, stara się nie być na garnuszku. No, Ameryka Południowa produkuje jednak troszeczkę inni ludzi, którzy statystycznie po prostu więcej biorą niż dają. No i jeszcze druga sprawa jest taka, że Polacy to mają jakąś tą kulturę chrześcijańsko-europejską, mniej więcej konstytucja im pasuje, układ finansowy pasuje, układ polityczny pasuje, a ludzie, którzy przyjeżdżają z Ameryki Południowej, oni po prostu chcą to zniszczyć, oni chcą to zamienić na to z tego kraju, którego uciekli. Także jeżeli jesteś Polakiem i przyjechałeś do Ameryki i chcesz zamienić Amerykę na socjalizm, no to moje zdanie jest jedno, nie powiem słowami, a do wszystkich innych mówię zdrowia, subskrybujesz, dziękuję, nie subskrybujesz, tym bardziej dziękuję, ale zapraszam, tutaj jest guziczek, dzwoneczek, dzyń, o powiadomieniach, piszcie pytania, piszcie odpowiedzi, piszcie notatki, no i zapraszam na codzienne filmiki.